W Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyło się doroczne spotkanie dyrektorów miejskich placówek oświatowych z władzami miasta. Podczas pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miasta rajcy dyskutowali o planach budowy w mieście toru do jazdy quadami. Wakacje są już wspomnieniem, pora zatem na podsumowanie miejskiej akcji Lato w Mieście. Miejski Zarząd Dróg przystępuje do kapitalnego remontu ulicy Leszczyńskiej. W Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyło się doroczne spotkanie dyrektorów miejskich placówek oświatowych z władzami miasta. Spotkanie z szefami przedszkoli, szkół i innych miejskich placówek oświatowych odbywa się co roku. Jest to okazja do oficjalnego podziękowania dyrektorom kończącym swoją kadencję lub odchodzącym na emeryturę oraz wręczenia nowych nominacji. Równie ważne jest jednak wystąpienie prezydenta miasta, relacjonującego sytuację budżetową gminy i plany związane z municypalną oświatą. Rozpoczynający się rok szkolny będzie bardzo trudny, bo kryzys nabiera realnego kształtu, miasto zaczyna odczuwać brak środków, dotacje centralne maleją, maleje ilość uczniów, a niestety nie towarzyszą temu oszczędności w samej oświacie. No, edukacja to jest problem wielowymiarowy, bo z jednej strony skończyły się wakacje dla dzieci, trzeba iść do szkoły, a oczywiście dla nauczycieli, dyrektorów, no i dla nas to są problemy organizacyjne, to są problemy finansowe, no bo faktycznie dzieci coraz mniej, oświata kosztuje coraz więcej, no i w całej Polsce w tej chwili wszyscy już mamy ogromne problemy ze sfinansowaniem oświaty, no bo to co roku, praktycznie czwarty rok rzędu są podwyżki dla nauczycieli, no i miasto już, nie tylko nasze, zresztą nie jest w stanie już dalej udźwignąć tego ciężaru. W zeszłym roku dopłaciliśmy prawie 100 milionów złotych do edukacji z budżetu miasta, w tym roku będzie kwota chyba jeszcze wyższa. No i coś tu trzeba zrobić, no bo przecież wiadomo, że w ciągu ostatnich 10 lat ponad 9400 dzieci ubyło w naszej szkole. To jest 20 dużych szkół powinniśmy zamknąć, a przecież nie zamknęliśmy praktycznie żadnej szkoły. To jest 20 dużych szkół, 9400 dzieci. No i coś musimy tu zrobić. Musimy reorganizację robić. Po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, że tak jak w niektórych rejonach mamy w Bielsku Białej, że po czworo dzieci zapisanych, po dziesięcioro dzieci w rejonie zapisanych, szkoły sobie podbierają dzieci, żeby tylko zapełnić, wzajemnie się z poszczególnych rejonów podbierają, no tak nie może być po prostu, musi być jakiś porządek, no i tutaj musimy na pewno tą restrukturyzację robić, bo chcemy, żeby i nauczyciele, i administracja, która pracuje w szkołach, otrzymywała wypłatę, żeby to było systematyczne, u nas nigdy nie zabrakło pieniędzy dla edukacji, bo mamy bardzo dobre wyniki. I to na wszystkich szczeblach nauczania i szkołach podstawowych, gimnazjach, wyniki maturalne mamy znakomite, czyli znakomici nauczyciele, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że no 20 szkół gdybyśmy zamknęli, to musimy sobie policzyć, ilu by nauczycieli wtedy nie miało pracy. No nie jesteśmy w stanie dalej utrzymać, no i u nas zresztą to jest bardzo delikatne, bo my łączymy tylko, nie likwidujemy prawie nic tam pojedyncze, jakieś sprawy są tylko. W Polsce w tym roku planuje się zamknąć około 1500 szkół. My takich rzeczy nie robimy, ale reorganizacja musi być potrzebna i musimy te pomieszczenia, które mamy w szkołach, muszą być wykorzystane dobrze, no bo na dzisiaj połowa szkół, przepraszam, większość szkół to w połowie ma dzisiaj niewykorzystane powierzchnie. Na to na dłuższą metę nas nie stać po prostu. Podczas pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miasta rajcy dyskutowali o planach budowy w mieście toru do jazdy quadami. Problem jest i widać go było choćby po emocjach, jakie towarzyszyły mieszkańcom Lipnika, którzy przybyli na sesję, by zgłosić swój sprzeciw wobec planów lokalizacji obiektu w ich sąsiedztwie. Zanim jednak doszli do głosu, sprawę podczas interpelacji poruszył radny Nikiel. Społeczność chałcowa jest niezwykle oburzona. Zwłaszcza mieszkańcy osiedli domków mieszkalnych przy wszystkich ulicach na południe od ulicy Witosa, położonych na tym stoku, mieszkańcy bloku spółdzielni Podgórska oraz użytkownicy ogrodów działkowych, w tym największego pod nazwą Maluch, byłego ogrodu fabryki samochodów osobowych. Jestem zwolennikiem budowy tego, nie tego toru, ogólnie budowy toru i uporządkowania tego problemu, jaki jest w całym mieście. Zajeżdżania tego terenu, kwestii terenów na przykład Straconki, wielu mieszkańców mieszkających w Lipniku, w
w terenach podgórskich podnosi ten problem od wielu lat, że no te motocykle czy kłady rozjeżdżają różne inne tereny. Jestem wielkim entuzjastą, panie kolego radny, budowy toru, ale ja nie wskazywałem żadnej lokalizacji budowy tego toru i chcę powiedzieć wprost, że trzeba to zrobić, między innymi dlatego, żeby ci motocykliści nie wjeżdżali w te tereny, o których pan mówi, pomiędzy domy prywatne, pomiędzy małe uliczki i tak dalej. Mam taką propozycję, żeby koledzy radni byli uprzejmi spotkać się w jakimś składzie i podać nam, gdzie ten tor zrobić. Bo ja uważam, że ten tor powinien być zrobiony w mieście Bielsku-Białej, bo on jest bardzo potrzebny, żeby nie rozjeżdżano właśnie lasów, żeby nie rozjeżdżano tych miejsc, gdzie nie powinny kłady inne te pojazdy jeździć. Taki teren jest potrzebny, taki tor jest potrzebny. Czy nam się to podoba, czy nie, że bardzo dużo ludzi jest, którzy uprawiają dzisiaj te sporty. Ale w związku z tym, że co zaczniemy jakiś element rozpatrywać, od razu jest protest, to ja bardzo bym prosił, żeby się nie przerzucać, tak jak to było przed chwilą tutaj na sesji, tylko spotkać się, żeby państwo radni byli w stanie się spotkać i podać nam taki teren, a my przygotujemy wszystkie materiały pod to, przygotujemy, przedstawimy, czy jest taka możliwość, czy nie, techniczna do zrobienia. Bardzo bym prosił, żeby taką propozycję nam dać, bo tak możemy się przerzucać. My jeszcze przygotujemy trzy inne propozycje i za chwilę będzie od razu protest. Od razu będzie protest. Wakacje są już wspomnieniem. Pora zatem na podsumowanie miejskiej akcji Lato w Mieście. Tegoroczna letnia przerwa szkolna z pewnością zaliczona może być do udanych. Pogoda poza kilkoma deszczowymi dniami raczej dopisywała, a na miejskich obiektach działo się całkiem sporo. Każdy, kto tylko miał ochotę na odrobinę ruchu, mógł skorzystać z szerokiej gamy zajęć organizowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pogoda dopisała również i frekwencja na naszych obiektach letnich. Akcja letnia prowadzona przez Ośrodek Sportu i Rekreacji cieszy się rokrocznie bardzo dużą frekwencją. Jest to bardzo dobra, doskonała alternatywa dla młodzieży, dzieci, którzy nieraz przebywają przed komputerem i telewizją. Bebosy przygotował w tym okresie letnim 22 imprezy sportowo-rekreacyjne, w których uczestniczyło 1173 osoby, były to głównie dzieci i młodzież. Największą popularnością cieszyły się warsztaty nauki pływania oraz wszelkiego rodzaju turnieje piłkarskie, piłki plażowej i wszelkich rodzajów piłki halowej. W tym roku były też nowości, między innymi chyba taniec na basenie? Tak, między innymi były taniec na basenie, były wszelkiego rodzaju turnieje ping-ponga stołowego. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem młodzieży. Miejski Zarząd Dróg przystępuje do kapitalnego remontu ulicy Leszczyńskiej. Kilkusetmetrowa ulica, szczególnie po powstaniu Centrum Handlowego Gemini, stała się bardzo uczęszczana, a transport ciężki do zlokalizowanych w najbliższej okolicy zakładów stan asfaltu tylko pogorszył. Konieczny jest więc całkowity remont ulicy. Będzie to remont kapitalny na odcinku od Bora Komorowskiego po Rondo. Te prace rozpoczną się w perspektywie najbliższych, myślę, 2-3 tygodni. W tej chwili jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu, podpisujemy umowę i rozpoczynamy pracę. Co się tam zmieni? Znaczy, będzie remont kapitalny, ma to do siebie, że gdyby nie zmieniamy tutaj granic istniejącego zagospodarowania, czyli jezdnia i chodniki pozostaną w tym samym miejscu, natomiast będzie wzmocniona konstrukcja dostosowana do tych obciążeń, które są na tej ulicy. Nowa nawierzchnia również chodników. Wiemy, że one wyglądają w tej chwili i pozostawiają dużo do życzenia. Także nabierze zupełnie nowego wyglądu to otoczenie, w którym ta ulica będzie przebudowana.